Cześć, siemanko, z tej strony Enzi. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku, w którym będę podejmował najtrudniejsze decyzje w swoim życiu. Jeszcze księcioniu szczerozłoty, jakbyś podarował mi łapkę, to naprawdę, to byłbym dozgodnie wdzięczny, po prostu... I wydaje mi się, że nie muszę nic więcej tłumaczyć, także słuchajcie, po prostu sobie zacznijmy i zobaczmy, jakie będzie mieli tutaj decyzje do podjęcia. Mianowicie będzie tutaj chodziło o to, że mamy wybrać jedną rzecz spośród dwóch. I prawdopodobnie nie będą to najlepsze decyzje, znaczy nie będą to decyzje, które chciałbym w ogóle podejmować, nie? Okej. Także możemy zaczynać. Dziękuję bardzo. Press to continue. Spoko, słuchajcie. Jakie jest pierwsze pytanie? No dobra, mam bilet na koncert mojego ulubionego piosenkarza, rapera, kogokolwiek. Ale jest mały problem, ponieważ nie mogę tam pójść z najlepszym przyjacielem, który też go lubi. I co bym wybrał, słuchajcie? Generalnie zależy, na co miałbym iść i z jakim przyjacielem, ale wydaje mi się, słuchajcie, że raczej samemu bym nie poszedł i poczekałbym na moment, kiedy mógłbym pójść z kumplem. I oczywiście, słuchajcie, piszcie też w komentarzach, co wy byście wybrali, bo jestem ciekawy, jakie byłyby wasze decyzje. Także tutaj kliknę, że raczej nie, raczej bym nie poszedł. No dobra, słuchajcie, mógłbym pójść gdziekolwiek bym tylko chciał, ale będę musiał tam stać przez cały rok. No to, ej, no nie wiem, czy ja bym chciał, generalnie mógłbym sam pojechać samochodem, nie? I nie musimy tam stać przez cały rok, ale... To jest trudna decyzja, wam powiem. Nie, raczej bym nie chciał, słuchajcie, naprawdę. Stanie przez rok w jednym miejscu, w sensie zostanie tam, nie wiem, czy byłoby najlepszą decyzją, nie? Jakby mam swoje życie. No dobra, słuchajcie, czy chciałbym żyć bez jedzenia? W sensie, że nie muszę niczego jeść, nie mam takiej potrzeby. Słabo jednak nie byłoby tak nie zjeść kepsika, nie? To tak przykro troszkę było, wam powiem. Ale... Nie czuję wtedy smaku. Nie muszę jeść, ale nie czuję smaku. Bez sensu całkowicie, jak ja lubię jeść, słuchajcie. Jak tak można? Raczej nie chciałbym, nie? W sensie, to jest trochę słabe. Nawet gdybym chciał zjeść sobie takiego kepsika i nie czuć jego smaku, nie. Tak się nie da. Po prostu to jest najgorsza decyzja, jaką można było podjąć w życiu, nie? Jakby... No dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Wygrywam na loterii, ale... Co? Wygrałbym pieniądze na loterii, ale połowę musiałbym oddać najgorszemu wrogowi. Ej, to jest trudne pytanie. Nie chciałbym, żeby mój wróg dostał pieniądze? Ale w zasadzie, z drugiej strony, gdybym wygrał na loterii, to może i mój wróg miałby pieniądze, ale ja też bym miał, nie? Jakby obydwoje jesteśmy na tym do przodu, także tutaj zaznaczę, że jak najbardziej. Nawet może byśmy się pogodzili, słuchajcie. Także git, biorę te... Po raz pierwszy w zasadzie wziąłem na tak, nie? Okej, dobra. Nigdy nie musiałbym tankować swojego samochodu, ale musiałbym pracować nim 10 godzin tygodniowo. Ej, to jest bardzo spoko opcja, wiecie, bo są takie samochody, które faktycznie palą sobie tam parę litrów benzyny, powiedzmy diesla, gazu, obojętnie. Ale są też auta, które palą, nie wiem, 20 litrów, 30, są takie samochody, także tutaj chyba wolałbym przepracować te 10 godzin w tygodniu. To nie jest dużo, na tydzień wychodzi po półtorej godziny i to by była z nadwyżką jeszcze, ale nie musiałbym w ogóle tego tankować. Pewnie, że biorę, też to lepsze niż wygrana na loterii, słuchajcie. Dobra, czyli tak, mógłbym dostać rzecz, o której od zawsze marzyłem, którą zawsze chciałem, ale mógłbym używać jej tylko i wyłącznie, gdybym był... Przez kogoś obserwowany, w sensie pod opieką czyjąś. Nie wiem, czy ja... W sensie, jaka byłaby rzecz, którą chciałbym tak na maksa, taką wiecie, o której zawsze... No jakiś samochód fajny, nie? Taki bardzo szybki, ale... Żeby z kimś takiej, no w zasadzie... Miejsca są obok, nie? Da się pojeździć. Ej, ja chyba biorę. Zawsze fajnie jest dostać taką rzecz i... Nawet trudno, będę jeździł z kimś, byle było. Dobra, lecimy dalej. Okej, mogę jeść za darmo w restauracji. Ale musiałbym jeść to samo zawsze. Ej, jakbym za darmo mógł jeść kebaby, to naprawdę nie miałbym z tym żadnego problemu, żeby je się non stop. To bierę, oczywiście, że bierę. No jak mógłbym tutaj się nie zgodzić, słuchajcie, na to. No dobra. Miałbym możliwość patrzenia w przód i w tył, jeżeli chodzi o czas. Ale umarłbym 2 lata później? Wcześniej. Co? Ale umarłbym 2 lata wcześniej, czy... W sensie, czy chciałem poświęcić 2 lata swojego życia na to, żeby móc wiedzieć o przyszłości i przeszłości? Słabo mi się wydaje. Nie chciałbym chyba, tym bardziej, że jakby... Jeżeli dobrze, to tłumaczę sobie, nie? Ale generalnie takie znanie przyszłości jakby...
Psuje to wszystko, nie mam już niespodzianek tego wszystkiego, jeszcze miałbym stracić 2 lata swojego życia. Nie ma opcji, panie, gdzie? Ciekawe jestem, co wy zaznaczyliście, serio. Okej, okay. Mogłem być szczęśliwy zawsze, ale, no zawsze musi być ale. Ale stawałbym się smutny, gdybym gdzieś wychodził. Dobrze to tłumaczę? Kurde, ej, to trochę słabe jakby, nie? Tak, nie wiem, jak mam to sobie tłumaczyć, bo generalnie ciężko jest być szczęśliwym i od razu być nieszczęśliwym naraz, nie? To tak, jak ktoś to połączył w ogóle, w sensie gdziekolwiek pójdę. Nie, nie chciałbym. W sensie może być szczęśliwym bez czegoś takiego, nie? Okej. Mogłem odtwarzać muzykę w swojej głowie. Ej, spoko, opcja bez słuchawek, bez tego wszystkiego. Ale niestety, podczas słuchania generalnie takiej muzyki, takie bąbelki jak z tych co się dmucha, tych takich dmuchawców, co bąble też odlatują. Niestety, żeby mi to wylatowało z uszu. Ale w zasadzie, czy to jest taki problem? Że mi bąblowały uszy? Generalnie chyba nie, a fajnie byłoby odtwarzać sobie muzykę w głowie. Bierę to, dobra, zaryzykuję. Okej, okay. Mógłbym mieć skrzydła, ale... Co? Mógłbym mieć skrzydła, ale mógłbym też latać z nimi? W sensie, jakbym miał skrzydła, to logiczne, żebym latał, nie? Jakby... Tak, bierę, pewnie, że bierę. Pasuje mi to, chyba, że coś źle tłumaczę. Jak coś, to poprawcie w komentarzu oczywiście. Oj, dobra, słuchaj. Skąd się deszcz wziął? Mógłbym mieć lodówkę pełną swojego ulubionego żarcia. Spoko opcja, z tym, że jeżeli będę chciał coś zjeść, to w tym momencie tego tam nie będzie, będzie znikać. To jaki to ma sens jakby? Co z tego, że mam żarcie w lodówce, jak ono mi znika? To... Co? Ale nie, nie chcę czegoś takiego, no gdzie? Okej. Mogę podróżować w czasie, ale... Mogę podróżować tylko w jednym miejscu i nigdy nie wrócić. Oj. I nigdy stamtąd nie wrócić. O Jezus, ja nie wiem, czy ja bym chciał podróżować gdzieś. Ja chcę sobie... Kurde, ej, no to co, to lecę do Honolulu? I nie mogę wrócić z Honolulu, to mi się nie podoba. To tak nie bardzo jej pasuje, słuchajcie. Chyba, także... Chyba, znaczy... Opcja zawsze spoko, wiecie, zostawię sobie na czarną godzinę, nie? Jakby... Mógłbym mieć swoje prywatne TV show w jakimś tam kanale. Dzień dobry. Ale tylko moi znajomi mogliby to oglądać. W zasadzie też spoko, nie? Tworzyć własny jakiś tam program i jeszcze... Czy w zasadzie nikt tego nie obejrzy, ale przyjaciele obejrzą. A jakby świat był pełen moich przyjaciół, to też byłoby spoko. Bierę, pewnie, że bierę. Może być, słuchajcie, może być, pasuje mi. Okej, okay, mógłbym mieszkać w moim wymarzonym domu, ale nikogo nie byłoby ze mną. No to trochę smutne mimo wszystko, nie? Zawsze tak jak się mówi, że jak ma się pieniądze, to teoretycznie nie ma się jakby bliskich? Nie wiem, czy to jest takie powiedzenie. Nie mam zielonego pojęcia, ale jakoś tak to działa, nie? Że pieniądze niby szczęścia nie dają. Ale generalnie, czy chciałbym mieszkać w wymarzonym domu, ale sam? Tak chyba niekoniecznie, nie? Jednak wolałbym mieszkać w małym domku, ale z rodziną. Chyba w wymarzonym. Nie chcę, serio, to trochę słabe. Zostałbym całkowicie sam. Okej, okay, jestem w stanie latać. Ale niestety, gdybym leciał przez 15 minut i bym nie wylądował, to bym miał wypadek, jakby spadł. Ej, to w zasadzie byłoby fajne, tylko musiał mieć taki zegarek z budzikiem najlepiej, żeby szybko spadać na ziemię. Bierę, ja bym se polatał, słuchajcie. Okej. Okay. Mógłbym wygrać dom. I nowy samochód i 100 milionów dolarów, ale nie mógłbym obcinać paznokci, tak, no jest to paznokcie przez 40 miesięcy, przez 3 lata. Ej, jakbym miał możliwość wygrania domu, nowego samochodu i 100 milionów w zamian za długie paznokcie, to ja to bierę, nie? To ja mogę nawet ustąpić takie długie, serio, kurde, bez jaj. Okej. Okay. You could order anything via the internet for half. W sensie, mógłbym zamówić sobie wszystko z internetu, czyli cokolwiek bym po prostu nie chciał za połowę ceny, ale dostałbym to dopiero po 6 miesiącach. Mimo wszystko wydaje mi się, że warto byłoby się poświęcić z czasem i poczekać te 6 miesięcy na coś, co może być pół ceny jakby. Wiecie, no bo jednak słabo byłoby kupić chleb przez internet za 2 zł i po 6 miesiącach dostać go za złotówkę, gdzie on raczej nie nadawałby się do jedzenia. W sensie, da się zamówić chleb przez internet, nie? To tak się dziwię, czy... Nie, no da się, przecież można zamawiać rzeczy ze sklepu. Tak, bierę. Tak, byłoby spoko, moim zdaniem. Czy mógłbym mieć... Generalnie... jakby wymyśleć sobie...
lekarstwo, że biorę, muszę brać leki na bardzo poważną chorobę i to jest zmyślone, ale nikt z moich przyjaciół by nie wiedział, że ja to zmyślam, w sensie ja bym sobie brał takie leki, że niby jestem ciężko chory, oni by myśleli, że serio jestem ciężko chory. Z jednej strony byłoby to spoko do wkręcania znajomych, ale z drugiej strony wiecie, jeżeli chodzi o nie tylko znajomych, ale rodzinę, to by było dosyć słabe, nie? Tak nie chciałbym, żeby się przejmowali tym, że jestem strasznie ciężko jakoś chory i tak dalej. Więc chyba nie, chyba sobie podaruję, słuchajcie, naprawdę. Okej. Mógłbym mieć wszystko, co bym tylko chciał. W sensie, mógłbym mieć wszystko, co bym chciał, ale mógłbym życzyć to sobie tylko raz i ta rzecz by znikała po dniu, czy w ten sam dzień. Jakby chyba dobrze to tłumaczę, nie wiem do końca, ale jakby fajnie, nie? Mieć jedną taką rzecz, tylko ona by zniknęła. Zależy, co bym chciał, wiecie, to są różne rzeczy, które bym chciał, nie? Na przykład zdrówko, ale nieważne, dobra. Weźmy sobie, że jednak bym chciał i bym zaryzykował. Dobra, mogę być niewidzialny, ale nie mogę dotykać nikogo ani niczego, gdy będę niewidzialny. W zasadzie, wiecie, nie używałbym tego jakby niewidzialności do czynienia zła, do okradania, robienia czegokolwiek, jakichś dziwnych rzeczy. Ale generalnie chyba spoko opcja być niewidzialnym i wiecie, nigdy nie wiedział ani nic, więc podobałoby mi się to, chyba bierę, słuchajcie, chyba wezmę. No dobra. Pierwsze słowo, jakie bym usłyszał z rana, to kocham cię. Tak, chyba dobrze sobie to przeczytałem. Aha. Pierwsze słowo, które słyszałem każdego ranka, brzmiałoby kocham cię, ale nie ciebie, deszczu, i wyjdź mi stąd znowu. Ale za każdym razem inna osoba by mi to mówiła. Oj, dni jest dosyć sporo, nie? W naszym życiu, także nie wiem, czy bym chciał, żeby wszyscy tak mnie kochali, jakby z rana to słyszeć. Nie, ewidentnie nie, wolałbym mieć jedną osobę, która by mi to mówiła, a nie milion, które by mi to w kółko powtarzały. Dobra, i to już jest koniec, tak? No spoko, a bardzo fajna mapka, słuchajcie, jeżeli chcecie więcej tego typu mapek, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz. Jestem ciekawy, jakie wy decyzje byście podjęli, bo naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I jakbym znalazł jeszcze jakąś taką mapkę, to chętnie bym sobie zagrał. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawiliście łapeczkę w górę, że subskrybujecie kanał, że jesteście na bieżąco, bo macie kliknięty dzwoneczek. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale, także siemanko, cześć, pa pa. I lost my last soul, but now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, and better yet, I got a better plan to stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gon' make it with the pen pad and a mic.